Marcin Włodarski jest cały czas z nami. Na Jaskółkę pędźcie do kina. Macie też szansę ją zobaczyć na polskich festiwalach, na przykład w Koszalinie. Młodziej się ten festiwal chyba nazywa, tak? Tak. No to jeżeli mielibyście ochotę, ale przede wszystkim możecie też mojego gościa oglądać w teatrze, bo rozumiem, że bez teatru nie wyobrażasz sobie życia, czy wręcz odwrotnie? To jest a propos poprzedniego pytania o to aktorstwo, czy się nie wypalam. To jest właśnie teatr, jest wspaniałym miejscem, gdzie można po prostu wejść na scenę, wyżyć się i wrócić spokojnie do domu, napić się herbaty. Więc, ciężko mi jest to uwierzyć, że grając nawet ekstremalne role, czy też w ekstremalnych przedsięwzięciach biorąc udział, można po prostu przyjść do domu, wypić herbatę i położyć się spać. No na tym polega ten zawód, że mi jest bardzo ciężko uwierzyć w to, że bardzo dużo ludzi nie rozumie, czym jest jakby zawód aktora. Mhm, a czym jest? Że my przedstawiamy świat, że umawiamy się z widzami, opowiemy wam wymyśloną historię, a wy dajcie się, to jest taka umowa, że widz przychodzi i próbuje uwierzyć aktorowi, czy wierzy aktorowi, aktor jak najszczerzej potrafi opowiada historię, którą ma do opowiedzenia. Ja bardzo lubię taki teatr, jak Osterwa kiedyś powiedział, że Bóg stworzył teatr dla tych, którym nie wystarczał kościół. I ja właśnie uwielbiam pójść do teatru, żeby coś przeżyć, żeby zmienić się na 5 minut, na godzinę, może na tydzień, może na całe życie, w co wątpię. Dlatego trzeba jakby częściej chodzić do teatrów, żeby właśnie poznawać siebie, co w nas drzemie i wydaje mi się, że to jest piękne, utożsamić się z jakimś bohaterem i podążać nim, przeżywać wraz z nim. No i byłem świadkiem, że i to jest cudowna chwila, kiedy ktoś przychodzi zapłakany, bo widział. I przeżył. I przeżył. To ja ci takich przeżyć życzę bardzo, bardzo dużo. Jakieś plany na przyszłość? Już się coś się szykuje oprócz tego scenariusza, który zaczniesz pisać? Na razie scenariusz, książka, a zobaczymy. Zobaczymy. Może Jaskółka wyfrunie gdzieś dalej. Wyfrunie i telefony się rozdzwonią. Tego ci z całego serca życzę, bo wtedy to oznacza, że będzie powód do kolejnego spotkania. Playlisty nie chcesz robić. No.